Bardzo dobrze spisała się tego roku załoga huty. Dzięki rytmicznej pracy roczny plan produkcji towarowej huty imienia Lenina wykonany został 5 dni przed terminem. Nasi hutnicy zakończyli realizację swych tegorocznych zadań produkcyjnych. Należą im się serdeczne podziękowania. Od kiedy ty się przyjąłeś na Wydział Teletechniczny kombinatu, gdzie między innymi był radiowęzeł? No, to moja przygoda z radiowęzłem zaczęła się wtedy jeszcze radiowęzłem, bo później dopiero stał się rozgłośnią zakładową, prawda? Ale zaczęła się w 1964 roku. Ja przyszedłem do pracy na kombinacie po wojsku w 1968 roku i przyjęto mnie do grupy radiotelewizyjnej. Opiekowałem się radiowęzłem, telewizją, monitorami. Sieć obejmowała ponad 100 głośników zewnętrznych umieszczonych na terenie kombinatu, na terenie przystanków autobusowych, centrów administracyjnych. Oprócz tego kilkadziesiąt radiowęzłów lokalnych na terenie zakładów poszczególnych. A sama rozgłośnia miała 3 podstawowe zadania. Pierwsze to było obronne. Ona razem z systemem syren alarmowych na terenie kombinatu miała służyć jako przekaźnik apeli o ewakuację, prawda, informacji na temat zagrożenia. Druga część jego działalności opierała się o informację, która była podzielona tak, 12 godzina zawsze obowiązkowo szedł dziennik ogólnopolski. A oprócz tego na łamaniu zmian szedł program lokalny dotyczący życia kombinatu, a więc była rozgłośnia agendą dyrekcji organizacji działających tam partyjnej, prawda, związków zawodowych, młodzieżówki. Radiowęzeł puszczał transmisję z plenarnego posiedzenia Komitetu Fabrycznego Partii. Przemawiał pierwszy wtedy sekretarz Komitetu Fabrycznego. Jak zakończył swoje wystąpienie, wtedy nasz kolega, który zastępował operatorkę na stałe, puścił sobie Cysarz Tomoklawę Życie, przede wszystkim zaś o świcie, tak, tak, choć to świnia i krwiopijca. Ja zobaczyłem naszego przełożonego majstra, który pobladł i w rekord na 100 na pierwsze piętro i nagle urwała się ta piosenka. O trzeciej formie jeszcze nie powiedziałem. To były nagrania własne dziennikarza, który był zatrudniony i prowadzący rozgłośnie z terenu kombinatu, dotycząca społecznych niektórych problemów produkcyjnych. Robione to było na takim poziomie, że kilka razy Polskie Radio korzystało z tych reportaży na antenie swojej lokalnej, prawda? No i oni uzyskiwali wyróżnienia w ogólnopolskich różnych konkursach. Wśród dziennikarzy, to jest ciekawostka również, było parę takich... Ale trzeba powiedzieć nazwiska, bo była ta Kroszkowa, Wiernik był Andrzej, który tam w RMF-ie pracował. Filip Radkowski, prawda, taki, stąd ten radiowęzeł zawdzięczał ten poziom swój. Po 90 roku ten radiowęzeł, można powiedzieć, upadł. To przestał pełnić swoją rolę w ogóle. No szkoda było, bo tyle tam pracy włożonych, żeby ten radiowęzeł zmontować. I tak się na tym kończy historia naszej pracy. Bardzo serdecznie witam w Galerii Huta Sztuki Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na dzisiejszym wernisażu wystawy Tychy Nowa Huta, przestrzeń dla sztuki. Temat rzeźb plenerowych jest tematem, który powraca i teraz jest szczególnie modny w całej Polsce, ponieważ było to zjawisko dużo szersze niż tylko nowochódzkie czy tyskie. Z perspektywy tyskiej ogromnie cieszymy się, że rzeźby z naszego miasta mogą tutaj zafunkcjonować w takim właśnie zestawieniu. To jest dziedzictwo kulturowe, te rzeźby wymagają opieki, one powiedzmy, no, trzeba po prostu o nie nieustannie dbać i takie wystawy właśnie pomagają przy też tego typu działaniach.
uważam, że jest ta wystawa wystawą bardzo ważną, dlatego że zależało mi na tym, by pokazać też aspekt społeczny. Myślę, że bardzo interesująca jest ta opowieść ludzi, którzy mają wspomnienia z tymi rzeźbami, że tak naprawdę pokolenia się na nich wychowały. I ta rzeźba jest bardzo ważna. Bardzo dziękuję, że są artyści jeszcze u nas obecni, którzy się przyczynili do tego, że ludzie mają piękne wspomnienia. Jakie ma pan wspomnienia z tymi rzeźbami związane? Proszę panią, pierwsza, która została zrealizowana w Tychach, to był rok 1975. To jest 58 lat temu. Ale pamiętam dokładnie, jak była realizowana, jak była współpraca z Tychami. Wspaniała i dla nas, młodych wówczas pracowników Akademii Sztuk Pięknych, i dla naszych studentów. Proszę państwa, jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, że one zaczynają ponownie żyć, te rzeźby, i wydaje mi się, że przetrwały i nie straciły na, ja tak myślę, no może nieskromnie, nie straciły na wartości, przede wszystkim artystycznej, i dzisiaj je również można dobrze przyjmować i oglądać.